Cześć, cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved na kanale Rivik z sezonu drugiego. Dziś będziemy osłuchać Lipleordona. Zapraszam do oglądania. No dobrze, a żeby oswoić Lipleordona, kurde, nie potrafię tego wymówić, to musimy najpierw sobie wziąć miód. Do tego będzie potrzebny jeszcze nasz środek przeciwko owadom. Wrzucamy to wszystko do naszego pterka, żeby to się jak najwolniej psuło i lecimy w kierunku naszego portu. Liopleurodon jest, z tego co wiem, dość ciekawym zwierzęciem, ponieważ nie możemy go ujeżdżać, nie możemy na niego założyć siodła. I wiem, że on, oczywiście oswajamy go pasywnie, podpływamy do niego, dajemy mu miód i się powolutku oswaja. I wiem, jest taka ciekawa rzecz, że jeśli go zaatakujemy, to on ponoć znika w jakiś dziwny, niewyjaśniony sposób. I to bym chciał sobie dzisiaj przetestować, jak to będzie działać. Najpierw sobie jednego oswoił, a potem zobaczył, jak on będzie znikać, ten nasz oswojony i ten dziki, czy to faktycznie będzie tak działać. Najpierw bym musiał jakiegoś znaleźć, a to trochę potrwa, gdyż Liopleurodon jest jednym z cięższych do znalezienia zwierząt. Wczoraj, jak ostatnio oswajali węgorze elektryczne, które sobie teraz tutaj siedzą, to pamiętam, żeśmy dwa, jeden koło drugiego spotkali, że spotkaliśmy dwa. Tylko nie wiem, czy teraz też uda nam się aż tyle ich spotkać, fajnie by było. Dobra, bierzemy miód i ja ruszam w poszukiwania. Dobra, widzimy się za chwilę, jak mi się uda jakiegoś znaleźć osobnika. Udało mi się znaleźć jednego osobnika. Tu jest za mną. Tylko jego oswojenie mam wrażenie, że będzie dość ciężkie, ponieważ jest wobec nas agresywny. Co może w sumie sprawić problemy, ale mam nadzieję, że jakoś mega dużo nie zadaje. Dobra, więc tak, musimy sprawić, żeby wypłynął jakoś na powierzchnię, albo przynajmniej byśmy mogli... Widzę, że on wymaga tylko jednego miodu pszczoły, normalnie by wymagał, nie wiem, z dwóch czy trzech. Dobra, widzę, że się zblokował w ścianie, my szybko do niego podpłyniemy i możemy? Możemy, o, to byłoby, widzę, bardzo łatwe, mega łatwe. Pozostały czas oswajania. Co to oznacza? Nie wiem w sumie. Możemy go dosiąść. Pozostały czas oswajania. Jesteś szczęściarzem. Mityczny olej. Olejek do skóry. Co to robi? Możemy na niewidzialnej pływać. Możemy na przykład nim zbierać coś, czy nie bardzo? Pozostały czas oswajania. Aha. Czekaj. Jesteś szczęściarzem. Mityczny olejek do skóry. Co mam przez to rozumieć? Nie wiem. Dobra, zobaczmy, co on potrafi robić, bo widzę, że mamy jakieś pół godziny, ale nie wiem, co to oznacza. Domyślam się, że on po pół godziny zniknie czy coś. Albo mi się wydaje. Dobra, to my sobie go w sumie w tym czasie moglibyśmy przetestować, zobaczyć, ile zadaje na przykład na takim ichtiozaurze. Ile w ogóle ma zdrowia? 4400 to całkiem sporo, równe 1000 udźwigu, 800 energii. 86 tylko zadaje i właśnie nie wiem, co to w sumie robi. W sumie muszę chyba troszeczkę więcej poczytać o tym jak on się nazywa? Liopleurodon. Dobra. Muszę się troszeczkę więcej o nim dowiedzieć, bo w sumie nawet nie wiem, do czego on służy. Tak sobie go niby oswoiłem, ale co on mi daje, tego nie wiem. Tak, właściwie chyba muszę się wymienić, muszę się usiąść na... muszę usiąść sobie na bazilozaurze, bo on jest chyba troszeczkę wolniejszy od bazilo i będzie łatwiej go prowadzić. Dobra, wrócimy do bazy. Zaraz sobie obczaję, co on właściwie potrafi robić. Jeszcze później chciałbym sobie zobaczyć... zobaczyć bym sobie jeszcze chciał później, jak działa to jego znikanie, tylko musiałbym jeszcze jednego osobnika znaleźć. No, ale to już pójdzie trochę szybciej, bo teraz sobie na bazilo tu przypłynąłem, a potem sobie na jakimś lystro zawrze. Popływam, będzie to dużo szybsze. Się odbije. Dobra. To ja wracam do bazy i widzimy się już za chwilę.
No więc dobra. Z tego, co udało mi się wyczytać na Wikipedii, to tak. Diplodocus jest takim, można powiedzieć, bym powiedział, mitycznym albo nawet magicznym zwierzęciem, które po pół godziny od oswojenia po prostu sobie zniknie, teleportuje się, nie wiem w jaki to sposób będzie wyglądać, zobaczymy. I jego w sumie umiejętnością jedyną jest to, że przynosi nam po prostu szczęście przez długi czas trwania. Dopóki on nie umrze, to będzie nam po prostu przynosić szczęście, a sprawia to, że będziemy chyba dostawać lepsze, wyższej jakości przedmioty z loot crate'u, tych zrzutów. Sprawdzałem to, czy to też działa na ilość jakby pozyskiwanych przedmiotów z na przykład z na przykład jakichś stworzeń, ale chyba nie ma na to wpływu żadnego. Czekaj, nawet sobie to sprawdzę. Cały czas mam na sobie ten efekt. No, dostaliśmy 8 surowego mięsa, tyle to na tym momencie normalnie dropi. Mam tutaj niebieski zrzut. Dobra, i zaraz zobaczymy, co nam z niego dropnie. Warsztat i metalowe drzwi to są blueprinty. No, akurat mogę sobie wziąć metalowe drzwi, bo tak jak mówiłem, za niedługo będę budował metalową platformę na mozozaurze. Dlatego sobie ją weźmiemy, ale to jednak nie jest to, o co nam chodzi. Prawdopodobnie po prostu zwiększa jakby... Można się uda to hapsnąć. To szczęście prawdopodobnie po prostu zwiększa procentowo jakby jakość itemów, które wyłowimy. Powiedzmy, że znajdziemy w... Aha! Patrzcie, to była metalowa ściana, czyli przed chwilą tu były drzwi, ale chyba się po prostu to zmieniło i dostaliśmy coś lepszego. Bo normalnie mielibyśmy właśnie drzwi, a dostaliśmy ścianę, która... Chyba gra uznaje, że to jest trochę lepsze i zamiast tam widzieliście, dostaliśmy siodło Horusa, blueprint, a mieliśmy dostać na warsztat blueprint. Czyli prawdopodobnie zwiększam to właśnie jakość pozyskiwanych rzeczy ze zrzutów, czyli czysto teoretycznie gra uznaje, że blueprint na metalową ścianę jest lepszy od blueprintu na metalowe drzwi. I w sumie ma trochę racji. Ja już takich blueprintów dwa znalazłem, więc ten w sumie jest mi do niczego niepotrzebny. Ale warto wiedzieć takie rzeczy. Dostaliśmy też tam siodło na Horusa, w sumie jak na niebieski zrzut. Całkiem niezły item. I to jeszcze zielony, więc też całkiem wysoka jakość. No, powiedzmy taka ponadprzeciętna jakość, ale i tak jak na niebieski zrzut, bardzo fajne rzeczy. Więc w sumie, jakbym kiedyś latał sobie po zrzutach i szukał czegoś konkretnego, mógłbym sobie na szybko takiego Liplurodona oswoić. I dopiero sobie zacząć latać właśnie z tym boostem. Dobra, tu mamy kolejny niebieski zrzut. Zobaczymy, co będzie. Tam jest jeszcze fioletowy. Przelecimy sobie parę i zobaczymy, co w nich znajdziemy. Wrota, zwykłe wrota drewniane, blueprint, zaraz zobaczymy, co będzie w środku, kiedy to otworzymy. Zostaliśmy dwie inne rzeczy, słoik z wodą i warsztat. To jest chyba, no powiedzmy sobie szczerze, że to jest troszeczkę lepsze, bo dostaliśmy nie dość, że dwa przedmioty zamiast jednego, to jeszcze chyba troszeczkę bardziej przydatne. Tu mamy fioletowy, z niego już faktycznie można coś fajnego dropnąć. Zaraz zobaczymy, co takiego. Dobra, co jest w środku? Zobaczmy sobie. Tłumik i moduł latarki. Dobra, to są już takie dobre rzeczy. Zobaczymy, na co zostanie to zamienione. Blueprint na niebieskie siodło na Horusa. I szczerze powiedziawszy, to jest chyba troszeczkę jednak gorszy item, bo w sumie tych siodeł to ja mam sporo blueprintów. A akurat moduł tłumik i latarki mógłby mi się przydać. No ale dobra, zobaczmy. Tu jest jeszcze jakiś żółty chyba. Czekaj, czy to jest nawet żółty? Tak, to jest zrzuty. Polecimy sobie tam, zobaczymy, co nam z niego właśnie wyleci. Bardzo jestem ciekaw. Zobaczymy sobie jeszcze tylko ten zrzut i potem zobaczę jeszcze, jak będzie działać to znikanie tego Liplurodona, tego dzikiego. Ponoć po otrzymaniu obrażeń on po prostu znika w jakiś dziwny sposób, teleportuje się. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Dlatego zaraz zobaczymy. Dobra, siodło na Sarkozucha i siodło na Kaproshuska, czyli siodło na dwa krokodyle. Zobaczymy, co zamiast tego nam grada. Jak tylko to zejdzie na ziemię. Dobra, aczkolwiek zanim tu wylądujemy, to w sumie dobra, weźmy to sobie szybko. Zobaczmy, co się od tego skończy liczyć na nas. Blueprint na nietypowy pistolet i na żelazną bramę. Tylko, że taką małą, no ale cóż. W sumie brama mi się nawet całkiem przyda, bo w sumie z niej mogę robić pułapki na dosyć duże zwierzęta. No, taki całkiem spoko przedmiot. Gra prawdopodobnie uznaje to za lepsze itemy.
zostały właśnie podmienione na niby lepsze itemy. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Szczerze powiedziawszy, to jestem troszeczkę zdziwiony. Nie sądziłem, że taką będzie miał umiejętność nasz Liplerodon. Kurde, nie potrafię powiedzieć chyba poprawnie jego nazwy. Dobra. Pójdziemy się jeszcze przelecieć, spróbuję znaleźć jeszcze jakiegoś, może mi się uda znaleźć jeszcze dzisiaj jakiegoś Liplerodona. Polecę sobie naszym Lystrozaurem i zaatakuję go. Zobaczymy, czy faktycznie zniknie, tak jak to było mówione. I zobaczymy sobie jeszcze, czy nasz też zniknie i w jaki sposób będzie znikać. Dobra, no to widzimy się za chwilę. Ja tu się troszeczkę po dnie morskim przepłynę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W ogóle ma na sobie taki efekt właśnie, takie gwiazdki. Ale oznaczają, że jesteśmy właśnie chyba takim szczęściarzem, który ma wszystko lepsze niż powinno być. Chyba tak, tak rozumiem to. Tu się w ogóle jak schował pod kamieniem, prawie go nie zauważyłem. I zapomniałem wspomnieć jeszcze o tym, że mając na sobie efekt tego szczęściarza, zużywamy dużo mniej tlenu, o chyba 85% mniej. Zużywamy zaledwie jakby, mamy dosłownie, można powiedzieć, 4 razy więcej tlenu niż domyślnie. I to jest w sumie bardzo fajny efekt. Jest dobry właśnie zamiennikiem dla butli z tlenem oraz Diplokautusa. No bo Diplokautus musi za nami cały czas pływać, może nam umrzeć. Butle z tlenem są dość drogie, a takiego możemy sobie oswoić. On będzie nam w bazie siedział i przynosił szczęście. Dobra, spróbujmy zadać obrażenia. Zobaczymy, co się stanie. Czekajcie. Co on robi? Wyparował, patrzcie. Nie ma go. Czyli on jakby chyba, on chyba się jakoś dziwnie teleportował. On zrobił właśnie taki wir wodny, w który wskoczył i znikł po prostu. To w sumie jest bardzo ciekawy efekt. No, ciekawy dość. Faktycznie to jest mocno magiczne, widzę zwierzę. Dobra, ja sobie wrócę do bazy. Zajmę się tam, nie wiem, na przykład rozmnażaniem Megaterium czy czymś. Tam jeszcze sobie za 20 minut odpalę nagrywanie i zobaczymy, jak będzie, czy tak samo zniknie nasz oswojony. Właśnie Liplerodon. No to ja na razie wracam do bazy. Może jeszcze się widzimy za chwilę. Pokażę wam, czy też będzie, czy nasz tak samo zniknie. Ale w sumie pół godziny takiego fajnego efektu jest nawet całkiem spoko. No bo jak ktoś sobie lata po zrzuty, no to zawsze może coś fajniejszego znaleźć o wyższej jakości procentowo. No i też pod wodą się widzę, to bardzo przydaje, że mamy ten tlen właśnie wolniej zużywalny. I to jest w sumie dobre, jak się coś dużego oswaja lub coś, co wymaga dużo czasu spędzonego pod wodą. Dobra, to widzimy się już za chwilę. Co do tego Liplerodona, to się pomyliłem. Ten efekt nie trwa pół godziny, tylko 6 godzin. Na tyle mi się raczej nie chce czekać, tylko ja chcę coś przetestować. Czy jeśli go chwycę sobie do kryopoda, to czy ten efekt przestanie się jakby odliczać w sumie? Pozostały czas oswojenia. Aha, ale on za chwilę pewnie zniknie za te 6 minut. A, patrzcie, nie możemy go wziąć do kryopoda. To jest akurat ciekawie przemyślane. Nie możemy go wziąć do kryopoda. I to jest całkiem w sumie fajne. Fajnie jest to przemyślane. Czyli patrzcie, on za pół godziny nam zniknie, ale za 6 godzin ten efekt przestanie działać. No, czyli tak jak można powiedzieć, że oswoimy sobie takiego Liplerodona, to na 6 godzin właśnie mamy czterokrotnie więcej tlenu. Czterokrotnie razy mniejsze zużycie tlenu pod wodą. Większe szczęście przy zrzutach. No, jest całkiem fajnie. Dobra, to sobie jeszcze poczekam i zaraz zobaczymy, czy to faktycznie będzie tak wyglądać. Dobrze, zatem zostało już tylko 10 sekund do jego zniknięcia. Uwaga, za 5, 4, 3, 2, 1, 0. I faktycznie wyparował. Nie ma go. Efekt jest cały czas na nas nałożony, ale Liplerodona nie ma. No i cóż, był sobie, oswoiliśmy go, ale niestety już znikł. Tak to już jest z tymi mitycznymi zwierzętami, że przychodzą, a potem w niewyjaśnionych okolicznościach znikają. No ale cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Tak jak wy sami widzieliście, pokazałem wam, jak do czego może służyć taki Liplerodon. Sam się, można powiedzieć, tego nauczyłem, bo wcześniej o nim praktycznie nic nie wiedziałem. Y
Mam nadzieję, że teraz będziecie wiedzieć, do czego go wykorzystać, bo wcześniej uznawałem go troszeczkę za dość słabe i niepotrzebne zwierzę, aczkolwiek teraz widzę, że może się nawet często całkiem przydać do niektórych rzeczy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam Was również na Discorda, do którego link macie w opisie filmu. No i co, żegnam się z Wami, mówiąc jak to mam zwykle w zwyczaju mawiać elo elo, a już w następnym odcinku chyba wybierzemy się na kolejnego bossa. Widzimy się w następnym filmie.